Aż trudno uwierzyć, że już po raz 27 mieszkańcy Suwałk będą rywalizować w miejskim konkursie pod hasłem „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony?”. Konkurs od pierwszej edycji cieszy się dużym powodzeniem i zaangażowaniem miłośników ogrodnictwa, szczególnie, że właściwie wszyscy mogą w nim wziąć udział. Regulamin plebiscytu przewiduje aż 7 kategorii. Można do niego zgłosić balkon lub taras, zielone szkolne podwórko, przyblokowy ogródek, ogród lub rabaty przy domu jednorodzinnym, ale też zieleń na terenie zakładów pracy i to od niewielkich obszarów liczących do 1000 metrów po znacznie większe zakładowe zieleńce. Ostatnią kategorią przewidzianą w konkursie są ogrody działkowe wytypowane do udziału w plebiscycie przez zarządy rodzinnych ogródków działkowych. Cel konkursu od lat jest taki sam. Ukwiecenie miasta, ubranie go w kolorowy letni strój, który przyda mu uroku. Konkurs rokrocznie ogłaszany jest w okresie, który sprzyja wyborowi roślin i ich nasadzeniom. Zgłoszone balkony i ogrody oceniane będą w lipcu, gdy dzieła ogrodników amatorów w pełni roztoczą swój urok. Łączna wartość nagród w tegorocznej edycji plebiscytu wyniesie niemal 10 tysięcy złotych. Wprawdzie do rąk laureatów nie trafi gotówka, ale z pewnością ucieszą ich bony zakupowe, za które można będzie nabyć nowe rośliny lub potrzebny sprzęt ogrodniczy.